Ale to po swojemu? No. No pierdolą się jak matka z łobuzem, kurwa. Najpierw chcą, żeby ich wyciągać, a teraz widzisz to. A oficjalnie chyba ich zaraz ciągniemy bardzo ładnie na górę. Tak, ja nie mogę dźwigać, ale mogę dużo powiedzieć na ten temat. Żółty jesienny liść, on ci historię opowie. Nie fałszuj, napisie. No to są te... Czy operator kamery się lepnie? Lepsze to niż... Dziękujemy, było fajnie. Zobaczyłeś biało-czerwone stringi, już masz w dupie? Kolego i poznajesz teraz? Tu się patrz, a nie patrz się w kamerę, na mnie się patrz! No, lowelku ty. Druga runda Pucharu Polski Offroad sezonu 2008. Rozegrana została nieopodal Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. Baza rajdu ulokowana została blisko jeziora Sajmino. Zmagania jak zwykle poprzedzone zostały badaniami technicznymi oraz odprawą zawodników. W Ostródzie zabrakło zwycięzców z Bojanowa. Marek Szwarc z Adamem Wolnym nie zdążyli z naprawą ich pojazdu po wyczerpującym rajdzie Drezno-Wrocław. Zabrakło także zdobywcy drugiego miejsca rundy pierwszej, Rafała Ciepłego. Edycja Pucharu Polski w Ostródzie to zwycięstwo ekipy Popielarczyk Trwoga. Drugie miejsce w klasie Extreme należało do ekipy Kufel Samosiu. Trzecie zaś do załogi Jakubiak Lobodziec. W klasie Adventure pierwsze miejsce zdobyli Tomasz i Szymon Prabudzcy, drugie Krzysztof Lisak i Arkadiusz Dłużniak, trzecie Jacek Majcher i Piotr Czarnik. Liczący około 400 metrów prolog, rozegrany został po drugiej stronie jeziora. Czasy, zanotowane podczas prologu, decydowały o starcie do odcinka nocnego.
Brunowska, bardzo krótka, treściwa, szybka nocka. Można powiedzieć. Jest bardzo sucho, także nie było specjalnych problemów. Goń do biura. Półtorej minuty ci zostało. Dwa, jedna, powodzenia. Źle się teraz czuję. Dlatego, że zerwałem taśmy. A tak byśmy ruszali jako piąta załoga. A tak ruszamy jako ostatnia. Damy radę, będziemy sobie powoli jechać, żeby dojechać do mety. Kogoś tam pewnie przegonimy. I tak już cudownie wywalczymy w tym roku. Doświadczenie, doświadczenie, nauka i jeszcze raz nauka. Musi być trzeci. No tak to. No. No super, super, bardzo fajna impreza. Drugo. Ale jak to pani spróbować? Bardzo dobrze, bardzo sobie chwalimy ten etap, bo wszystko robimy na kołach. A to będzie jeden wielki jęk! Wiedzie czy nie wiedzie? Nie wiedział, to jest za długie i tu zakłady nie wróżą. Samuraj musi podjechać. No i co, Maciek, jak tam? No nie dam sobie ręki uciąć, no ale Mariusz zrobi na pewno wszystko, żeby tam podjechać. Motywator.
podjechać bez wyciągarki jak najdalej, a później się zapniemy, bo nie wiem, czy całą odległość mi się uda.